2013 roku w hiszpańskiej jaskini Cima de los Huesos, czyli Jamie Kości, naukowcy natrafili na niezwykłe znalezisko. Były to szczątki ludzkie. Najbardziej zadziwiała przede wszystkim lokalizacja. Jaskinia znajduje się na głębokości 13 metrów. Cukier i tak jest rośliny. To zbyt głęboko, by zamieszkiwali tam ludzie. No tak, ale cukier to biała śmierć. To coś w powiązanie z horrorem. Nie było też dowodów na to, że jaskinię wykorzystywano jako miejsce pochówku. Po pewnym czasie stało się jasne. Znalezisko to było dowodem pierwszego morderstwa w historii ludzkości. A przynajmniej pierwszego przypadku do dziś znanego. Jaki motyw miał pierwszy morderca na Ziemi? I co sprawiło, okoliczności zbrodni były tak nietypowe? Czekaj, co? Nie, dobra, oglądajmy, bo nie ogarniam. Coś tu nie gra. Z jakiego roku niby to jest? Ten morderca. I czemu niby morderca, powiedzmy, 5000 lat temu miałby ukrywać w jaskini ciało człowieka, którego zabił? Przecież w tamtych czasach zabijali się dla jaj. Wiesz, o co chodzi? W tamtych czasach coś ci podpasowało, łeb ucinałeś i idziesz dalej, tak o. No za co perm? Ja ci mówię historyczne fakty, pluję fakty. W badań naukowych istniały dwa przeciwstawne punkty widzenia na naturę człowieka. Mieliśmy Thomasa Hobbesa, który twierdził, że natura Homo sapiens jest niezwykle brutalna, a cały rozwój ewolucyjny ludzkości to wojna wszystkich przeciwko wszystkim. Był też Jean-Jacques Rousseau, który uważał, że cywilizacja ludzka została zbudowana na współpracy i pragnieniu bycia pełnoprawnym członkiem grupy społecznej. Debatanko, mam wymienić top 3 najlepsze Far Cry'e twoim zdaniem w kolejności od najlepszego. Far Cry Primal, 4, 3, tak myślę, albo na odwrót te dwa ostatnie. Ta między tymi dwiema stronami trwa do dziś. Kto tak naprawdę ma rację? Hobbes czy Rousseau? Jaka jest prawdziwa natura człowieka? Niestety. Aby wyjaśnić sprawę zwłok odkrytych w hiszpańskiej jaskini, naukowcy postanowili dokładniej zbadać ich szczątki. Z 52 fragmentów rozrzuconych na dnie jaskini złożyli czaszkę. Potem określili jej wiek. Odkryli, że osoba, do której należała czaszka, żyła około 430 tysięcy lat temu. Co? Nie to jednak zaskoczyło naukowców. Największą uwagę badacze skupiły... 430 tysięcy lat temu? Pierwszy człowiek był? Dobra, weź coś napisz, czy on kłamie. Indor, dzięki za 8 miesięcy. Witam cię, witam. Zda się ktoś na tym? Sprawdzisz Dragon Ball Super. I oglądałem ten trailer. Irytuje mnie grafika w tym filmie nowym Dragon Balla, że wygląda jak z gierki nowej. Ja myślałem, że jest trailer gry na początku. Były dwa pęknięcia nad lewym okiem. Miały one taki sam zarys i były identyczne. Początkowo naukowcy twierdzili, że do obrażeń doszło podczas upadku na dno jaskini. Jednak w Cima de los Huesos nie ma niczego, co mogłoby spowodować tak symetryczne złamania. Na Google piszą, że pierwszy człowiek pojawił się około 200 lat temu. To o co tu chodzi? Ponadto w miejscu zranienia nie znaleziono żadnych śladów gojenia. Uraz musiał być przyczyną śmierci lub nastąpić pośmiertnie. Naukowcy zaczęli badać szczegółowo pęknięcia czaszki. To on nie mówi o ludziach, tylko o przodkach ludzi? No to kogo to interesuje? To nie jest w historii ludzkości. To się nie zalicza. Kłamliwy film. Do wniosku, że powstały one w wyniku uderzenia kamienną włócznią lub toporem. Oznacza to, że było to celowe zabójstwo. Sądząc po umiejscowieniu złamań, napastnik kilkukrotnie uderzył prawą ręką nad lewym okiem ofiary. Następnie przeciągnął martwe ciało i upuścił je na dno jaskini Cima de los Huesos. Nie, to jest bez sensu.
Coś tu nie gra. Wydaje się jednak, że zamordowany mężczyzna nie był jedyną ofiarą ciężkiej przemocy fizycznej. Oprócz niego w jaskini znaleziono bowiem szczątki kolejnych 28 osób. Na pozostałych szkieletach nie znaleziono śladów gwałtownej śmierci, lecz naukowcy są pewni, że ludzie ci byli już martwi, gdy zrzucono ich na dno jaskini. Możliwe, że kilku przestępców dokonało pierwszej w historii ludzkości masakry. Jak to przestępców, śmieciu? Ty Riddle.pl, szmato! Jak przecież nie było żadnego kodeksu wtedy karnego. To nie jest przestępstwo. Zabił go, ale to nie było przestępstwo. Po prostu się zabili i tyle. Takie czasy, sadge. A może to Riddle, był jakiś 60. seryjny maniak? Zwróćmy uwagę, że zbrodnia ta miała miejsce co najmniej 130 tysięcy lat przed pojawieniem się pierwszych Homo sapiens. Morderca, jak i jego ofiary, należeli do wczesnego gatunku ludzi. Można by założyć, że tylko dalecy poprzednicy Homo sapiens byli brutalnymi mordercami, a człowiek rozumny jest bardziej pokojowy. To jednak nieprawda. Pierwsi Homo sapiens szli dalej drogą przemocy, zapoczątkowaną przez ich przodków. Kolejne odkrycie to potwierdza. W czasie II wojny światowej w rumuńskiej jaskini Sioklovina odkryto szczątki ludzkie, wśród których znajdowała się też czaszka z niezwykłymi obrażeniami. Szczątki te datowano na około 33 tysiące lat temu. Przez długi czas naukowcy nie umieli wyjaśnić znalezionych ran i dopiero 70 lat później, dzięki nowoczesnemu sprzętowi, udało się rozwiązać zagadkę. W tym miesiącu może. Naukowcy stworzyli kilka form głowy z materiału, który naśladuje właściwości prawdziwych kości. Następnie eksperymentatorzy rzucali nią z różnych wysokości i testowali na modelu różne narzędzia zbrodni, takie jak kij bejsbolowy czy fragmenty kamieni wulkanicznych. Kij bejsbolowy? 33 tysiące lat temu ktoś by zabił drugiego człowieka kijem bejsbolowym? Debilu pieprzony, co ty Google tłumacza używasz do pisania scenariusza? To śmieć pewnie skopiował zagraniczny tekst, pieprzył w tłumacza i czyta teraz. Jaskiniowcy grali w baseball? No, może. Głowę uderzano w dwóch pozycjach. Gdy spoczywała na twardej powierzchni, gdyby ofiara w chwili zabójstwa leżała na ziemi. Później też w pozycji wyprostowanej, gdyby ofiara stała podczas ataku. Po przeprowadzeniu serii symulowanych ataków na sztuczną głowę, naukowcy porównali dane z wynikami tomografii komputerowej rzeczywistej czaszki. Podobnie jak w przypadku wcześniej podejrzewanego zabójstwa, na czaszce nie było śladów gojenia, dlatego cios najpewniej spowodował śmierć. Wykluczono hipotezę, że obrażenia powstały po śmierci. W przeciwnym razie kości w momencie uderzenia byłyby stare i suche, a więc złamania miałyby ostre krawędzie. Jednak fragmenty kości bardzo gładko spływały do środka, co wskazuje na to, że w momencie uderzenia wewnątrz czaszki znajdowała się tkanka mózgowa. Oznacza to, że otrzymując cios, osoba ta jeszcze żyła. Ofiara nie zmarła jednak od razu, a same ciosy były nieliczne. Pierwsze uderzenie nastąpiło, gdy osoba upadła twarzą w dół, najpewniej po popchnięciu. Potem podniosła się z powrotem na nogi. Drugie obrażenie bezpośrednio zadał napastnik. Cios zadano tępym przedmiotem, po którym odłamki kości odleciały w tył czaszki. Świadczy to o tym, że zabójca stał twarzą w twarz z ofiarą. Ponieważ ciosy były zadawane po prawej stronie głowy, naukowcy twierdzą, że napastnik był leworęczny. Przypadek ten był jednym z pierwszych znanych naukowcom zabójstw dokonanych przez Homo sapiens. Obecnie często winę za przemoc zrzucamy na media, gry komputerowe czy brutalne filmy. Jednak mordercy, których właśnie opisałem, nie grali w Fallouta ani nie... Co tu się w dupę dzieje? Nie spodziewałem się, że 33 tysiące lat temu nie grali w Fallouta. Ciekawe. Oglądali krwawych komedii Quentina Tarantino. Komedii? Ty śmieciu!
Czemu obrażasz? Grali w Fallouta, ani nie oglądali krwawych komedii. To nie są komedie, Tarantino. Źródło problemu leży znacznie głębiej. Biolodzy ewolucyjni uważają, że przyczyną współczesnej przemocy jest selekcja naturalna. Nasi przodkowie, którzy mieli skłonność do okrucieństwa, po prostu zabijali wszystkich pokojowych pobratymców. Więc tylko ludzie agresywni mogli dalej rządzić klanem. W rezultacie geny odpowiedzialne za agresję zostały zachowane w ewolucyjnym rozwoju człowieka, przekazywane kolejnym pokoleniom i w końcu dotarły do nas. Jednak mimo tego, że każdy człowiek ma skłonności do zachowań agresywnych, tylko niektórzy z nas są zdolni do prawdziwych okrucieństw. Oprócz agresji, ewolucja obdarzyła nas też empatią i współczuciem. Ponieważ nasze przetrwanie zawsze w dużym stopniu zależało od interakcji z innymi, zdolność do empatii i współpracy umożliwiła nam współistnienie z przedstawicielami naszego gatunku. Jednak niektórzy są po prostu pozbawieni tej cechy. W psychiatrii takie osoby nazywane są socjopatami i psychopatami. Z powodu braku emocji, tacy ludzie szukają dreszczyku emocji w niszczeniu własnego gatunku lub krzywdzeniu innych. Otwartym pytaniem pozostaje, czy to antyspołeczne zaburzenie osobowości jest wrodzone, czy też wynika z wpływu wychowania i otaczającego środowiska społecznego. Jednak aby popełnić morderstwo, nie trzeba być psychopatą. Wystarczy mieć bardzo bliski związek emocjonalny z potencjalną ofiarą. Potwierdzają to dane amerykańskiego biura statystyki. Według statystyk około 30% zamordowanych kobiet doznało swego losu z rąk własnych małżonków. Kolejne 18,3% kobiet zostało zabitych przez byłych małżonków. Tylko 8,7% zamordowanych kobiet to ofiary nieznajomych. Dzieje się tak dlatego, że w sytuacjach nacechowanych emocjonalnie ludzie często działają impulsywnie i nieracjonalnie, co prowadzi do szokujących i nieodwracalnych konsekwencji. Odpowiadając na pytanie o naturę ludzką zadane na początku, z całą pewnością można przyznać rację obu twierdzeniom. Natura ludzka może być zarówno destrukcyjna, jak i twórcza. Dobra, ale agresja pomogła rasie ludzkiej przetrwać w niesprzyjających warunkach prymitywnego świata i stać się dominującym gatunkiem na Ziemi. Fałszywa informacja. Zdolność do współpracy i empatii pomogła nam stworzyć mowę ustną i pisaną, naukę, sztukę i kulturę. A co najważniejsze, udało nam się choć trochę okiełznać nasze zwierzęce instynkty. Mimo że akty przemocy wciąż się zdarzają, dla większości współczesnych ludzi zabójstwo jest czymś niedopuszczalnym. To daje nam nadzieję, że z czasem przemoc stanie się tylko niepotrzebnym reliktem przeszłości. Jak myślisz, jaki był motyw zabójstw opisanych w filmie? Wypowiedz się w komentarzu. Jaki był motyw zabójstw 33 tysiące lat temu, widzowie, jak myślicie? Co mogło być powodem? Baba. Kiełbasę mu ukradł? Co? Przetrwanie? Co? To już wspólnie łatwiej było przetrwać niż pojedynkę. Dwa bułki mu zabrał. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę!